Gromda 12. Osiedle lat 90. Już 3 marca. Kup pay-per-view na gromda.tv. Mariusz Grabowski, tak jeszcze zanim weszliśmy na antenę, że tak powiem, wymiana zdań na temat tego, że te lata 90. to były zaskoczeniem tutaj chyba dla wszystkich. Ja myślę, że tak, i każdy był zaciekawiony, jak to będzie wyglądało. Myślę, że w końcowym rozrachunku naprawdę wyglądało świetnie i pewnie przykuwało oko, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Wiadomo, że Gromda zaskakuje nie tylko pod kątem walki i emocji, pod kątem tej krwi, która się tutaj leje, no ale tak samo zaskakuje pod kątem scenografii, która po prostu też musi być w jakiś tam sposób zaskoczeniem, bo wiadomo, że ja się powtarzam cały czas, ale my celebrytów nie mamy, musimy wszystko wypracować sami i myślę, że całkiem dobrze nam to wychodzi. Ja powiem tylko tyle, że klip promujący, który wprowadzał jakby w galę widziałem, jako osoba, która w latach 90. dużo czasu spędziła, że tak sobie powiem, wszystko to idealnie oddawało klimat tamtego okresu, więc pod tym względem się udało. A jeśli chodzi o sportowe dzisiaj odczucia? Powiem tak, jeśli chodzi o sport i zawodników z zagranicy, bo wiadomo, to była taka mieszanka wybuchowa, prawie połowa zawodników była z zagranicy, połowa zawodników była z Polski i myślę, że ten eksperyment się udał. Nie do końca jestem zadowolony z występu Kałasznikowa i on na pewno na Gromdzie więcej nie zawalczy, ale całokształt tej gali i całokształt wszystkich reszty tych zawodników w miarę, bo wiadomo, że tutaj troszkę też pompowaliśmy Kofi Kinga, który opowiadał, że miał 6 walk na gołe pięści i później jak go zobaczyłem, to nawet co niektórzy się śmiali i powtarzali, że on jest taki inteligentny, spokojny, że on przeczytał więcej książek niż wszyscy tutaj gromdziarze w tym hotelu wzięci. Dlatego myślę, że w końcowym rozrachunku też wyszło dobrze, bo później już chodząc na halę, to każdy mówił, że Reksio go załatwi w pierwszej rundzie, że on się przewróci w pierwszej minucie, a widzieliśmy, postawił Reksiowi opór, a Reksio też nie jest łomek. I myślę, że tutaj taki Kofi King, czarnoskóry zawodnik, pewnie fajnie się wkomponował w tą galę i myślę, że taki element dodany był tej gali, gdzie po prostu też kibice na niego czekali, jak on się pokaże. Zaprezentował się całkiem nieźle. Takie mam wrażenie, że on to chyba po tej walce nie bardzo wiedział, gdzie jest, bo to rzeczywiście taki był pojedynek, że można było potem gdzieś stracić orientację, gdzie się w ogóle znajduje. Zaprezentował się bardzo dobrze, ale też i Reksio tutaj dał dzisiaj pokaz naprawdę ogromnego charakteru i woli walki. No tak, Reksio to jest dobry zawodnik, bo wiedzieliśmy, że wygrał finał Gromdy numer 9 i myślę, że to te umiejętności Reksia były pewnie dużo, dużo większe, ale po prostu Kofi King go zaskoczył, bo w pewnym momencie też pewnie go Reksio zlekceważył, bo tutaj przed walką to opowiadał, że ten zawodnik, że go oglądał, nic nie umiał, ale on go też tłamsił tą siłą. Wiadomo, że siła była ogromna w tym zawodniku i myślę, że tutaj później Reksio był w wielkich opałach i w pewnym momencie już nie wiedział, co się dzieje. Dlatego dobrze, że tak się skończyło dla Reksia. Dla mnie, powiem szczerze, że obojętnie, bo ja mówię, no, że jak ktoś zostawia serce w ringu, no to czy przegrał, czy wygrał, zawsze drugą szansę zostanie. Z takiej szansy na pewno ten Kałasznikow już nie skorzysta. Co do innych zawodników, no to oni, powiem tak, spełnili swoją rolę, bo jeśli chodzi o turniej, no to w turnieju wiadomo, że musi wygrać jeden. Nie ma tam, że wygra dwóch, trzech, czterech, tylko musi wygrać jeden. No w tym przypadku wygrał Teddy i fajnie, bo będzie rozpowszechniał Gromdę w Niemczech, będzie wszystkim mówił, że jest finalistą i pewnie też o to chodzi i taki też chwyt marketingowy był też, żeby ci zawodnicy właśnie w jakiś tam sposób, żeby wychodzić za granicę, żeby ich brać i żeby oni nam promowali. Angole promują to, powiem szczerze, naprawdę dobrze i wiele mam wiadomości i z Anglii, z Londynu, z różnych miejsc w Europie, gdzie po prostu przez te angielskie portale czy media społecznościowe dociera ta Gromda do nich i myślę, że to jest trafiony pomysł. Trafiony pomysł i to dzisiaj też pokazał ten finał właśnie, o którym tu rozmawiamy. Zresztą jak oglądało się Teddy'ego po tej walce, to przyznam szczerze, zastanawiałem się, kiedy odfrunie. Chodził, krzyczał, napinał się, musiał ochłonąć w ogóle. Też duże emocje tutaj w nich grają. To też dla nich taki dość prestiżowy moment, rywalizacja z Polakami na ich terenie. Na pewno tak. No i rywalizacja też na prestiżowej gali, bo
bo ja myślę, że na takich gali jak Gronda ci zawodnicy nigdy nie walczyli, nigdy nie widzieli takiej obsługi, takiej organizacji, jak to wszystko wygląda. Wiadomo, że te wszystkie elementy promocyjne, marketingowe musieli spełniać. Oni tutaj jak przyjechali w poniedziałek, to cały czas musieli coś robić. Oni byli w szoku, że to się dzieje. Wiadomo, że w mieście grzechu mają wszystko do dyspozycji, czy sauny, gym, czy inne rzeczy. Dlatego tutaj każdego traktuje jak rodzina. Tutaj nie ma, czy to jest zawodnik z Niemiec, z Serbii, z Anglii, tylko po prostu wiadomo, tutaj jest jedna wielka rodzina Gromdy i pewnie tutaj bardzo się cieszę jako ja i cały zarząd Gromdy, że po prostu zdołaliśmy to w ten sposób zbudować i w to miejsce i doprowadzić do tego miejsca, w którym jesteśmy, bo ja powtarzam, że nie sztuka jest zorganizować 2, 3, 4, 5 gal, tylko później są schody, jak się organizuje 10, 15, 20, to jest problem, bo pierwsza to jest wiadomo, ja powtarzam, emocje, euforia, tu jeszcze adrenalina buzuje, robimy trzecią, później już nie mamy pieniędzy i się kończy. Dlatego myślę, że tutaj w przypadku Gromdy wszystko jest robione z rozwagą. Ja też co niektórzy słyszę, że Gromda mało płaci. Znowu Mateusz Kubiszyn mówi co innego, że on zarobił więcej w Gromdzie niż we Frykach. Kajfasz, który walczył z Simonem, już nie pyta o pieniądze, tylko po prostu chce wracać. Dlatego przede wszystkim Gromda jest po to, żeby dawać te możliwości tym ludziom i tą rozpoznawalność. A później, wiadomo, dzisiaj Kajfasz wychodząc jutro na ulicę swojego miasta, wszyscy będą z nim zdjęcia, zrobili nawet jakieś przegrane, ale tutaj w Gromdzie po takiej walce nikt nie jest przegrany. To prawda, a tak na marginesie powiem tylko, że Bodzio mówił, że Suchym się zakumplował, ledwie się spotkali, podobne charaktery już są kumplami, co pokazuje, że atmosfera rzeczywiście jest tak, jak to tu zostało powiedziane. Z drugiej strony tylko jeszcze, bo mówiliśmy o tej mobilizacji zawodników, którzy tu przyjechali z zagranicy, ale Polacy też inaczej podchodzi do tych pojedynków z tymi zawodnikami właśnie zagranicznymi. Dla nich też to była dodatkowa taka motywacja, żeby się tutaj pokazać przed własnymi kibicami, które zresztą na trybunach mogliśmy oglądać. No tak, ale ja mówię, no, że tutaj nie ma co się w jakiś tam sposób napinać, czy to jest Polak zagraniczny, czy Polak z Polakiem, czy zagraniczny z zagranicznym. Na Gromdzie trzeba zostawiać serce i przede wszystkim o to tym wszystkim chodzi, żeby ktoś cię pokochał i żeby cię zapamiętał, to musisz zostawić to serce, bo jak się poddasz, to na pewno nikt o tobie nie będzie jutro pamiętał, nikt o tobie nie będzie mówił. A widzimy w przypadku, czy to Kajfasza, czy innych zawodników, czy Bodzia nawet, to myślę, że pokazali się bardzo z dobrej strony i przede wszystkim o to w tym wszystkim chodzi, żeby tak to było i ci zawodnicy zostawiali serce i w jakiś tam sposób dają tym swoją rozpoznawalność i siebie budują. No właśnie, o zostawianiu serca wspomnieliśmy, to może tak popatrzmy i Kajfasz, o nim mówiliśmy i tutaj rzeczywiście i Suchy, który w tej walce rzeczywiście też pokazał się z bardzo dobrej strony, charakterni ludzie poza jednym, tylko tak jak zrozumiałem, tylko jedna osoba dzisiaj straciła szansę dalej pokazywać się na Gromdzie. Tak, to jest tylko Kałasznikow, a jeśli chodzi o zawodników, to mówię, żeby z każdej Gromdy, z 20 zawodników, żeby zrobić, wyciągnąć jednego, dwóch zawodników, żeby po prostu szli dalej. I myślę, że tutaj takim elementem dodanym jest paru zawodników. Ja tutaj nie mówię tylko czy o Kajfaszu, czy Teddym, ale mówię, no ten Kofi King też się pokazał z dobrej strony. Wiadomo, Bodzie się pokazał z dobrej strony. Jest paru zawodników, na których można stawiać, dać im drugą szansę, bo taką szansę też dostał Scarface, który chyba bodajże trzeci raz po kolei walczy na kolejnej Gromdzie i wiadomo, że nie mógł tego zboleć, że ostatnią walkę przegrał i dzwoni do mnie, mówi: prezesie, już ręka się zrosła, muszę walczyć, muszę się odbudować, bo chcę dawać to show i ja mogę walczyć na każdej Gromdzie. No i widzieliśmy, że dzisiaj dałem go też na otwarcie, bo wiadomo, że Scarface to jest taka pewność, że będzie dobra walka, no i tak się stało. Dlatego myślę, że tutaj wszystko było trafione. Kończąc już tylko zapytam, jak się w Maluchu siedziało. Nie wiem, czy kiedyś prezes miał szansę z tak małym Fiatem więcej pojeździć, bo gdzieś takie też wspomnienie tych lat 90. mały Fiat. Ja powiem szczerze, że zawsze wiadomo, w latach młodzieńczych wszyscy mówili, że mieli małego Fiata albo Syrenkę na początku, a ja powiem szczerze, że pierwszym samochodem, jaki ja miałem, miałem Zastawę. Ja też miałem w domu Zastawę, proszę. Ja miałem Zastawę i powiem wam szczerze taki numer, że jeszcze wziąłem, kupiłem tą Zastawę, wyjechałem od chłopa z podwórka i mi biegi wysiadły i tylko był wsteczny i chyba jechałem z 10 km na wstecznym, żeby dojechać do pionek, postawiłem ją pod blokiem i nigdy jej nie zreperowałem, została i już ją nie jeździłem, dlatego moim pierwszym samochodem była Zastawa, no ale wiadomo, że Maluchami też jeździliśmy i też pamiętam te czasy, jak nawet wracaliśmy z dyskoteki w 11 osób w Maluchu, to było takie śmieszne naprawdę, no ale mówię, ja te czasy wspominam bardzo dobrze, myślę, że te czasy mnie w jakiś tam sposób ukształtowały, tak jak Gromda ukształtowała niektórych zawodników tutaj, którzy mogą dzisiaj występować. Tak jest, to skoro o zawodnikach mowa, już na koniec zapytam, co z tym Popkiem?
No co, Popek? No Popek będzie walczył w Gromdzie. Na pewno pierwsza walka Popka w Gromdzie nie będzie z Piotrkiem Szaligą, ale tutaj też, wiadomo, widzieliśmy włodarzy Fejmu, rozmawiamy, był Piotrek Szeliga. Tutaj wszystko sobie tam analizujemy, współpraca się układa bardzo dobrze i myślę, że tutaj nie warto kombinować, jak ci niektórzy zawodnicy myślą, że po prostu tutaj sobie zawalczą, pójdą, tam ktoś im podpisze, nie, no to w jakiś tam sposób wszystkie te umowy trzeba przestrzegać i te federacje ze sobą współpracują i myślę, że to jest najważniejsze. Tak, bo dzisiaj też było widać tutaj szefów innych organizacji, chociażby Fame. Kończąc już naprawdę, jeszcze tylko jeden wielki finał nam został i to już jest ostatnie pytanie o ten wielki finał. Kiedy to ten wielki finał? Wiemy, czekamy na niego z ogromną niecierpliwością. Wielki finał już niebawem, bo jak wiemy, co 3 miesiące robimy galę i szybko licząc, to końcówka maja, początek czerwca, wychodzi nam, że wielki finał będzie. Był Bartek, dzisiaj Domalik, był Mateusz Kubiszyn. Planujemy wszystko, wiadomo, że jeszcze w międzyczasie Mateusz ma walkę, robi tą walkę, no i robimy przygotowania. Nie robiliśmy dzisiaj face to face, bo face to face mamy z poprzedniej gali, ale chcemy zrobić może jakąś konferencję z mediami, żeby to po prostu w jakiś tam sposób jeszcze podbić i myślę, że to w tym kierunku idzie i niebawem to będzie mogło ogłaszać. Teraz jeszcze dzisiaj i jutro pocieszmy się tą Gromdą numer 12 i przede wszystkim pewnie przyszły tydzień będziemy już tam coś więcej wiedzieć. Cieszymy się w takim razie tą Gromdą. Dziękuję bardzo, Mariusz Grabowski. Dziękuję bardzo, dobranoc.